Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was, moi drodzy, w kolejnym materiale World of Warships. Dzisiaj omówimy sobie trochę nowości zapowiedzianych na najbliższe aktualizacje i zaczniemy sobie od dwóch świeżo zapowiedzianych okrętów premium i tym razem dostaniemy okręt brytyjski. Tych brytyjskich okrętów za jakieś tam zasoby nie ma zbyt dużo, w zasadzie to chyba praktycznie za węgiel mieliśmy, znaczy wcześniej mieliśmy Free Expansa Nelsona i to chyba tyle, jeżeli chodzi o brytyjskie okręty w jakichkolwiek klasach. No i nie liczę druida czy tam innych tego typu okrętów w agencji badawczej. Nie wiem, czy w ogóle coś jeszcze jest, ale ogólnie nie ma tego dużo. No tutaj mamy pancernik tiru 9, więc raczej przypuszczam, że będzie dostępny albo w agencji badawczej, albo za węgiel, bo za Free Expa wiemy, że ma się póki co nic nie pojawiać. I tak, tutaj mamy pancernik, Marlborough, o ile dobrze tłumaczę nazwę, czy tam czytam, tier 9, okręt, który jest zbudowany na podstawie zapożyczeń z okrętów klasy Vanguard King George i co ciekawe widzimy tutaj już na tej ilustracji, którą mamy podaną, ma dwie wieże, gdzie mamy cztery lufy. Z tyłu mamy to samo, czyli daje nam to 16 wież głównej artylerii. Niestety, oczywiście ilość dział, którą mamy na pokładzie, idzie w parze z tym, że jeżeli mamy dużo pocisków wystrzeliwanych, to one raczej zbyt celne nie są i będzie to niezbyt duży kaliber. Także lądujemy na tierze 9 z działami kalibru 356 mm. No w związku z czym, no niestety, musimy się pogodzić z tym, że często mogą te pociski nie wystarczać, jeżeli chodzi o penetrację. Trzeba by to dokładnie porównać, jak to będzie wyglądało na wykresie. Ale mamy tutaj informację, że pancerz będzie taki tam no, sobie, ale będzie rekompensowany przez dobry kamuflaż, potężną siłę ognia głównej artylerii, oczywiście pamiętajmy o celności, oraz szybki reload i w miarę akceptowalny zasięg tych dział. Kolejnym zapowiedzianym okrętem jest, no taka wydaje mi się na pierwszy rzut oka, odświeżona wersja Marco Polo, bo tamten okręt okazał się dosyć sporą klapą i chyba no, nie ma zbytnio zainteresowania tym czymś, bo dużo go w bitwach nie widuje. I co tutaj będziemy mieli nowego? Zamiast mieć Marco Polo, będziemy mieli sobie Giuseppe Verdi, który będzie miał 9 dział kalibru 406 mm i będzie miał pociski odnąkowo-burzące zamiast sapów, jak typowy okręt włoski na tym tierze, czy tam pancernik na tym tierze włoski, bo w sumie o to chodzi. Będzie miał ulepszony generator dymu, czyli będzie mógł się poruszać w zasłonie dymnej tak jak wszystkie pancerniki drzewkowe od tieru 8 włoskie, więc będzie to jakaś tam zaleta, jeżeli chodzi o pozycjonowanie się. Albo możemy dzięki temu dymkowi uciec, albo się odpowiednio ustawić, żeby wykorzystać to, co mamy na pokładzie. No i tak, tutaj mamy parametry tych okrętów. Pisali tutaj, że dobry zasięg będziemy mieli. No i na 16 dział mamy zasięg 29 na tym okręcie brytyjskim. Ale co nas najbardziej interesuje, to jest Sigma. Sigma 1.4, więc gdzieś, no wydaje mi się, że w okolicach 3 tieru, 4 może maksymalnie. Rozrzut 270 metrów, także dosyć spory, przeładowanie 25 sekund. Przy takiej ilości dział, to wydaje mi się, że jest dosyć szybkie przeładowanie i pewnie zostanie zwiększone. I mam też nadzieję, że Sigma troszeczkę zostanie podniesione, bo na razie to jest no, mocno takie, powiedziałbym, niezbyt zachęcające. Co ciekawe, szansa na wywołanie pożarów przy takim kalibrze wynosi tutaj 24%. To sekundarka, spójrzcie sobie, że tutaj mamy artylerię dodatkową. Sekundarka ma tych procent na podpalenie 8, także no, przy takiej różnicy kalibru wydaje mi się, że to jest sporo. Znaczy sporo na korzyść sekundarki, a tutaj tylko 24 przy kalibrze 356, a tu mamy kaliber 133 i mamy 8%, no ale mniejsza o to. Materiały eksploatacyjne. No tutaj dupy nie urywa, powiem wam. Mamy tylko naprawkę i grupę ratunkową. Nic więcej. Żadnego hydro, żadnego samolotu, żadnego radaru, żadnych torped. Mamy torpedy? Nie, sekundarka i potem już jest pelotka omawiana. Prędkość maksymalna 31,5 węzła. Wykrywalność, oczywiście to jest wykrywalność bazowa, 15,4, to faktycznie będzie można tutaj troszeczkę to zbić. Gdzieś myślę, że w okolicach 11 km, 12 będziemy się obracać, jak wymaksujemy wykrywalność. I z powietrza mamy 12 km niespełna. Po wystrzale z dymu widocznie jesteśmy z 13,3 i na to wpływu raczej już nie będziemy mieć. Także no, trzeba ten dym raczej wykorzystywać tak jako dodatek do manewrowania. Ale idźmy dalej, mówmy sobie jeszcze pancernik włoski. Tutaj mamy 3x3 406 mm i Sigma już wynosi 1,8. Przy rozrzucie maksymalnym już mniejszym nawet widzicie tutaj prawie o 20 metrów, a Sigma wyższa o 0,4, także to jest dosyć spora różnica.
Przeładowanie jest tutaj 30-sekundowe, także mamy 5 sekund dłużej niż tamten, który ma 16 dział, tu mamy ich tylko 9, no ale są celniejsze, więc też różnica. Szansa na wywołanie pożaru 36%, prędkość maksymalna okrętu 32 węzły, wykrywalność z powierzchni 16,8 bazowa, bez perków i bez ulepszeń i modułów, z powietrza 13 km i po wystrzale z dymu 16,3. A właśnie, bo ja tu mówię o dymie na pancerniku włoskim, a myślę o na pancerniku brytyjskim, a myślę o włoskim, także tutaj no, oczywiście dymu nie będziemy mieli na Marlboro, tylko będziemy mieli sobie tutaj to na Giuseppe Verdi, ten dymek. I co mamy tutaj, jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne? Grupa naprawcza ratunkowa, generator dymu i tutaj fighter lub spotter, więc to będzie można sobie fajnie zgrać, jeżeli będziemy w dymie, będziemy mieli kogoś blisko i będziemy chcieli sobie jakoś tam rozsądnie do niego podejść. Można sobie wypuścić samolot, gościu otwiera ogień do samolotu, widzimy go i my jesteśmy w dymie, możemy spokojnie taką jedną czy dwie salwy, pewnie jedną będziemy gdzieś w okolicach 13 km albo bliżej nawet, no to możemy sobie jedną taką salwę oddać i liczyć na to, że go zdejmiemy. I tyle jeżeli chodzi o okręty, bo zostały zapowiedziane te dwa. Przejdę sobie teraz, moi drodzy, do omówienia tego, co będzie przygotowane w kolejnym patchu. No i tak, dosyć szybkim tempie idzie wprowadzanie kolejnych linii do gry. Jak wiecie, już w testach pojawiły się nowe pancerniki niemieckie, które będą się opierały głównie na sekundarce, będą miały na pokładzie torpedy o dosyć przyzwoitych zasięgach, ale te torpedy będą bardzo wolne, tak gdzieś w okolicach 50 paru węzłów, także no to jest linia taka raczej do walki na blisko. To ja mi się sam koncept takiej linii bardzo podoba, zobaczymy jak to się będzie spisywało w akcji, bo teraz granie na sekundarkę, jedna sprawa, że jest mało sensowne, jeżeli chodzi o build, bo mimo, że jest odrobinę lepiej niż było po reworku kapitanów, to nadal wywalenie dużej ilości punktów nie zapewnia nam jakichś sensownych osiągów tej sekundarki. Celność wzrosła z 20% wystrzeliwanych pocisków do jakichś no, maksymalnie 30%, także to i tak nie jest dobrze, a jednak trochę tych punktów to kosztuje. Co dalej? Jeżeli chodzi o patch 10.9, powraca polowanie, czy jak to tam się będzie nazywało, będzie to związane z Halloween, także to będzie w tym roku to wydarzenie. Będziemy dostawać za to kontenery, ta dynia, także będzie można zdobyć trochę kamuflaży, będzie operacja i będą inne takie tego typu pierdoły. No mamy tutaj kamuflaż na admirała Hipera. Za darmo, spoko, ale kupować. I tak jak wspomniałem wam już o pancernikach niemieckich, spójrzcie, wczesny dostęp w 10.09 obejmie linię od tieru 3 do 10, także to już jest zapowiedź tego, że coś się zmieni w tym wczesnym dostępie i monetyzacji tego całego ustrojstwa, bo wcześniej mogliśmy sobie no, maksymalnie do 8 wygrindować za żetony, które się wprowadzały razem z wejściem wczesnego dostępu, a 9 była dostępna tylko w lootboxach, gdzie tam mieliśmy jakąś tam szansę na to, że ten okręt tam wypadnie z 70 iluś tam zestawów, różnie to było. A teraz mamy informację, że też i 10 będzie wzięta do wczesnego dostępu, także bardzo dziwne by to było, że wczesny dostęp obejmuje również tier 10. Ostatnio przyzwyczaił nas WG do tego, że we wczesnym dostępie jesteśmy na 9 maksymalnie, a 10 wchodzi za 2 miesiące praktycznie. Będą również kamuflaże i jakieś tam kontenerki, za które będzie oczywiście można wymieniać żetony i inne pierdoły. Jakieś tutaj będą również wprowadzone zadania. Nie ma niestety informacji na temat tego, jak to będzie nagradzane, więc w zasadzie... przepraszam bardzo, jest tutaj informacja. Tokeny niemieckie. Będziemy mogli szybciej sobie grindować te pancerniki i związane z nimi kamuflaże. Węgiel. No i to w zasadzie tyle. Pojawią się znowu bitwy asymetryczne. Będziemy mieli tier 9 lub 10, ilość okrętów od 5 do 7 i w drugiej drużynie będą tiery 7 do 8 i okrętów będzie od 9 do 12. I będzie tutaj można zdobywać tokeny. Pewnie żeby grać tierami wyższymi, trzeba będzie grać na tierach niższych, żeby te tokeny zdobyć i móc wejść do bitwy tierem wyższym. Pojawią się znowu potyczki. Nie ma niestety informacji na temat tego, w jakim formacie mamy tylko... A nie, przepraszam. Październik. Tier 8. I tutaj mamy informacje tylko o terminach. Nie ma informacji na temat tego, w jakim formacie właśnie i czy będą lotniskowce, jak to będzie wyglądało. No, jak to Braule, pewnie do wygrania będzie węgiel niewiele więcej.
tutaj też ciekawa rzecz, zmiany w interfejsie, ale takie pozytywne, nie to, że zmieniamy interfejs, bo chcemy wam zapieprzyć sygnały z osiągnięć, tylko tutaj interfejs zmieniają faktycznie. Będzie zaktualizowana informacja na temat tego, jakie czynniki oddziaływują na okręt. Widzicie, tutaj mamy informację na panelu i tutaj mamy, możemy sobie wcisnąć H i będziemy mieli to bardziej szczegółowo podane. Także jeżeli nam wejdzie jakiś talent na kapitanie, to będziemy również mieli te zmienne podane, jeżeli wciśniecie sobie H, bo w tym momencie mamy w zasadzie podane same bazowe rzeczy, które nasz okręt posiada, czyli zasięg wykrywalności z powietrza, z powierzchni, z dymu i takie inne pierdoły. Teraz będzie tego więcej. No i w zasadzie takie zmiany są ok. Takie poprawienie interfejsu mi się podoba i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Nowe zawartości to są kamuflaże związane z kodsem, jakieś tam kapitany i odświeżony port w Petersburgu. Także w tym materiale informacyjnym wszystko. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dzięki za uwagę, cześć i na razie.